jest, już Justyna rusza. Tak samo ruszyła w poprzednim biegu. No i coś się zaczyna zmieniać zdecydowanie jak pociąg ekspresowy. Z biletem takim, no, VIP-a można powiedzieć. Na razie tylko pcha, za chwilę wrzuci. Już to zrobiła, ten swój rytm. I to będzie ta górka. Tu się będzie rozstrzygał ten bieg. Denis Herman, Justyna Kowalczyk. Denis Herman, Justyna Kowalczyk. Justyna Kowalczyk przyspiesza. Zaraz będzie przychodziła Niemka. Niemka też wygląda dobrze, ale Justyna świetnie. Właściwie prawie nie otwiera ust. Obie będzie walka do samego końca. Ciekawie. To było stratą dla Denis. Natomiast Justyna bardzo ładnie kładzie tą stopę na tym śniegu, delikatnie. Delikatnie, mocno, równo, lekko. Polka prowadzi za nią. Kicken Randall, została już Denis Herman. Wjeżdża na stadion Justyna Kowalczyk ze sporą przewagą przed Amerykanką. Tam jest już Niemka dalej. Dalej jest Iwanowa. A więc, proszę Państwa, przełamanie nastąpiło. O to chodziło właśnie, żeby coś się zmieniło w Ruka Triple, żeby nie ciągle Marit Bjergen na wszystkich dystansach, żeby po raz pierwszy wygrała jakiś dystans Justyna Kowalczyk. Ale to nie koniec, to jest pierwszy dzień Ruka Triple. Polka zdecydowanie mocno odpycha się za nią Kicken Randall, a więc Justyna Kowalczyk pierwsza. Jest takie rozpoczęcie sezonu, jakiego jeszcze nie było. Justyna Kowalczyk ma minutę zapasu do Marit Bjergen. Będzie na styku, będzie to na styku ta rywalizacja. Marit Bjergen patrzy z niepokojem, Justyna gdzieś tam zaciska usta na tym podbiegu, żeby dać siebie jeszcze trochę energii. Zostało 50 parę sekund, za chwilę wypłaszczenie i zjazd na stadion. Znamy tę końcówkę trasy z wczorajszego sprintu. Jeszcze kawałek, bezkrok wczoraj był bardzo mocną stroną Justyny Kowalczyk. Wczoraj świetnie się spisywała na tych ostatnich metrach. Marit Bjergen patrzy z niepokojem, Justyna Kowalczyk 36 sekund zapasu. Czy udało się tą drugą część dystansu pokonać? No nie, nie ma dużego zapasu, nie ma, mówię, będzie to bardzo na styku. Nie, za chwilę zakręt, ostatnia prosta. Tu widzimy Denis Herman, która wczoraj była trzecia, a dzisiaj będzie poza pierwszą dziesiątką. Justyna Kowalczyk jest tymczasem już tam na ostatniej prostej. Marit Bjergen patrzy z niepokojem, my też patrzymy z niepokojem. 10 sekund zostało, bardzo mało, ależ to będzie walka, ale chyba będzie pięknie, chyba będzie zwycięstwo. Chyba się uda. Jest. 3, 2, 1, jest! 3 sekundy wygrała, jest, wygrała. Brawo, drugie Justyna. Zwycięstwo, setne podium. Justyna dobiega za chwilę do mety. Przypomnijmy, po ostatnim pomiarze, po 5 kilometrach, 800 metrach prowadziła, wyprzedzała Charlotte Kalle o 4,6 sekundy, ale jeszcze tutaj przyspiesza. No teraz dopiero zaczęła biec niespokojnie, tylko z pełną taką determinacją. Wyprzedzała Bjergen o 18,5, Jochał go 22,6. Zobaczymy, czym to się skończy, ale skończy się pięknie. Wyprzedziła Heidi Wenk o minutę i jeszcze jej teraz dokłada, także no Justyna niesamowicie dzisiaj pobiegła. Niesamowicie. Niesamowicie, no potwierdza się to, co widzieliśmy w Kusamo. Jest mocna, jest naprawdę mocna. Teraz tylko byleby nie bolały jej te piszczele, to przełożyć tę moc, którą ma, również na bieg łyżwą. I byłoby rewelacyjnie. No i będzie rewelacyjnie. No tak jak było rewelacyjnie, pamiętamy w Libercu, od tego się zaczęło, od złotych medali. Właśnie w biegu łyżwą. I ostatnie proste Justyny. Justyna Kowalczyk. No, zdecydowanie. Przed wszystkimi, proszę zobaczyć, Bjørnsen posiedziała sobie na miejscu królowej, ale będzie musiała je oddać Polce. Przeskakuje jeszcze na drugi tor Justyna. Dobrze tam ją podciąga zawodniczka przed nią. Justyna Kowalczyk zdecydowanie wychodzi na pierwsze miejsce. Minuta 18,3 przed liderką, która w tej chwili nią jest, a za chwilę za nią będą przybiegały do mety te najważniejsze. Charlotte Kalla, Marit Bjergen, Therese Jochał. I mamy Marit. Sytuacji, tak, Marit Bjergen. To już ostatnia. Tak. Zobacz, Marit jeszcze troszkę nadrobiła do końca. No mówiliśmy, że ona potrafi walczyć, potrafi się mobilizować. I będzie chyba przed Teresę. 12,4 traci Kalla, jest na drugim miejscu. Marit walczy do samego końca. Będzie na której pozycji Marit Bjergen? Będzie trzecia. A więc
Justyna Kowalczyk, 24 minuty 59,4, zwycięstwo w biegu na 10 km Interka. I tutaj bardzo dobrze ten zakręt Justyna wykonała i teraz już ma pole do popisu. Pole do popisu, to jest ostatnia prosta, pewno będzie pchanie kikami. Justyna Kowalczyk Kylonen walczy z falą i chyba Finka będzie na drugim miejscu. Justyna Kowalczyk przed Kylonen, fala walczy o tę pozycję numer 2, ale jest poza zasięgiem. Justyna wygrywa drugi raz sprint w tym roku klasykiem. Na drugim miejscu Kylonen, na trzecim fala i potem kolejne zawodnicze. Beller przed Nysztat. Justyna Kowalczyk na już na stadionie, a więc po raz drugi w Jakuszycach w Pucharze Świata Justyna Kowalczyk niepokonana. 45 sekund to była ostatni pomiar po 9 kilometrach, prawie po 10 kilometrach. Zobaczymy, ile będzie na mecie. I Polka już na wirażu, za chwilę finisz, ostatnie metry, ostatnie 50 metrów i zwycięstwo, kolejne zwycięstwo Justyny Kowalczyk, bardzo ważne, psychicznie ważne, bo to zawsze każde zwycięstwo buduje. Myślę, że dokładnie wykonała to, co zamierzyli razem z trenerem. Ten bieg był wykonany, był osiągnięciem celu, wykonaniem pewnego zadania na ścieżce olimpijskiej. 34 minuty, 34 sekundy i 0,2. Taki jest wynik Justyny Kowalczyk, która dzisiaj